ciśniemy drugi odcinek ze Smash Legends. Siemano. Jezus. Znowu to samo. W pierwszym odcinku chyba 400 mega było do update'u. Do downloadu. Teraz mam 173. Możliwe, że za każdym razem będę tak miał, że będzie ten upgrade jakiś. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że są jakieś nowe postacie, bo był update gry. O, coś dostałem. A, arena reset. Dobra, tu mamy jakiś event. A, day 2, 20 końców. Shop free. Dobra, 3 do red. Event pass. Dobra. I skrzynka jedna. Dawaj, odpalamy. 25 końców, czyli nic. Peter, 4 puzzle, 5 puzzli do red. Dobra, czyli trzeba będzie po prostu zagrać. Dobra, to zagramy w Dominion. No to standardowo jak w Brawlu będę grał, najniższym levelem, żeby się nie zastanawiać, którą postacią mam grać. Nie mam żadnych zaproszeń do party, znaczy do friendsów. Dobra, to jeszcze raz lecimy. O4S27AX9N. Dawajcie zapro. Zagrajmy w tę grę. Nie wiem, jak szybko się znudzi, czy nie znudzi się w ogóle jak Brawl. Chociaż Brawl mi się znudził, ale no już dwa razy mi się znudził. I pewnie jeszcze nie raz do niego wrócę. Dobra. Mam nadzieję, że jakieś leszcze większe niż ja się trafiły do grania. No wygląda na to, że jednak nie. Dobra, dadłem pierwszy raz. Oni mają już jeden punkt. Już wiem, o co chodzi z tymi punktami. To są punkty za czas spędzony na planszecie, na środku. Jezus. No wygląda na to, że nie mamy szans. Po prostu trafiłem jakiś... No, coś może teraz... się uda. Będzie 1-1. Dobra, 1. No Jezus. No masakra. Jak to się stało, że ja wyleciałem? No dobra. No nie, 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 panowie. Muszę się nauczać skakać, bo widzę, że oni tylko skokami nadrabiają takie tematy. Ale niechcący strzeliłem swojego ulta. Dobra. Dobra. Możliwe, że jest win właśnie w tej chwili. Dobra. Prosta sprawa. Ja oczywiście nie zdobyłem MVP, ale wygrana się liczy, choć wyglądało na to, że będą w tiry na początku, bo tam jeden gość naprawdę nieźle czesał. Muszę się faktycznie nauczyć, o co chodzi z tym skakaniem. Cindy mam do upgrade'u.
Red też 6 puzli. Dobra. Okej. No dodany jest, bo było wcześniej mniej, tylko się nie skapiałem, co dodali. Master Cat, Witch Queen, Ravi, Alice, Hook, Kaiser. No dobra, to zagrajmy jeszcze raz tą Cindy. I tylko żeby nie było. By the way, to chyba jeszcze mi się nie przegrało. Mam nadzieję, że to nie nastąpi jakoś szybko w miarę. I że cały czas będę jakimś tam cudem wygrywał. Dobra. Inna planszeta jest niż ostatnio, jak grałem. Nie tu! Ale dałem ciała. Dobra, ja dedłem, ale mamy 1-0 dla nas. Ale będzie 1-1 za chwilę. Ja dedam chyba. Ale cud. Dobra, ja dedam, ale jest 2-1. O kurde, ale nas załatwili. Dobra, rozwalaj, rozwalaj. O kurde. Jakim cudem jeszcze się obronili. O w mordę, ale dałem ciał. No nie mówcie. Że pierwsza wcira. O kurde. Jeszcze zdążył mnie wywalić. So much fun! A, może jednak się uda. No nie mów, że wyskoczyłem. No w mordę! Ale lipa, normalnie nie wierzę. Mieliśmy wygraną. A mieliśmy wygraną! No cóż, człowiek się uczy na błędach. Mam nadzieję, że następnym razem tak nie zrobię, ale mogłem to wygrać. Dobra. Plus 0, czyli nie odejmuję za porażkę. Ładnie, ładnie było, naprawdę było ładnie. Fajnie to rozegraliśmy, ale pomyliłem się i wyskoczyłem. Wybił nas wszystkich z tego. Z planszety. Dobra, to zagrajmy teraz Battle Royale w takim razie. Zobaczymy, czy mi się uda, czy mi się nie uda.
Może powinienem zmienić plan, zmienić tą postać, legendę. Smash Legends. Fajna ta giera, no trochę taka chaotyczna dla mnie, za słaby jestem jeszcze, ale... No ale coraz więcej rozumiem. Przede wszystkim zrozumiałem, że trzeba tu w tej grze się nauczyć skakać w odpowiednie miejsca. I to jest najważniejsze. Przynajmniej w tamtym, no w tamtej tej rozgrywce. Coś dednął, ale... Dobra. No, ale utknąłem, no, przez skok. Fajne, Battle Royale jest o wiele fajniejszy niż 3x3. To trzeba przyznać, no ale nie udało mi się znowu wygrać. Utknąłem niestety. Ze skakaniem niestety trzeba się bardziej przyłożyć i nauczyć tego. Dobra. K-Doubler 200. Nie przyda mi się, to bo aż tyle nie będę grał, ale dobra. Lecimy. Oby było tak, jak jest na tę chwilę, czyli żeby nie odejmowało po prostu punktów za jakieś dalekie miejsca. I wtedy gra będzie dużo, dużo lepsza niż Brawl Stars. Bo Brawl Stars mnie na przykład denerwowało, że jeden błąd i kurde, całe zbieranie, nie wiadomo ilu punktów, ilu tych, ilu, zapomniałem jak tam, co tam się zbierało, ale ze zbierania nici, no jedną przegraną lub dwoma się niwelowało, wszystkie punkty traciło. A tutaj, no jeżeli by tak było, jak jest na tę chwilę, że się nie traci, tylko się ewentualnie zyskuje. Ktoś debnął elegancko. Nie zwracam uwagi jeszcze, kto kogo zabił i tak dalej. Może powinienem zacząć. No widzisz, a mogłem to pozbierać wszystko. Ale mnie rozwalił. Ej, znowu drugie miejsce. Nostromo mnie ogarnął. Fajnie, naprawdę fajna. I takie, to jest takie PvP, jakie ja lubię przynajmniej. No,
To skakanie też jest petarda. Dobrze, że to jest dodane, bo naprawdę to jest fajne. Rank 2. Cokolwiek to daje, to ja to zdobyłem. Zaraz zobaczymy, co się stanie dziś. Dobra, dawajcie skrzynię. No niestety, Brawler nie wpadł, czy tam legenda. Puzzle, myślałem, że red będzie upgrade, ale nie. Event pass. Dobra, mamy kolejną, mamy skrzyneczkę z event passu. Oj, wygląda jakoś tak potężniej. Puzzle 5, Peter. A, to jednak nie potężnie. Dobra, Cindy. O kurde, taki temat. Dodatkowy jest Cindy Road. Spoko. I tu mamy upgrade. Damage plus 160. Level 3. Czyli tu mam rangę drugą. Level 2. Okej. I co? Gramy dalej, co? Jeszcze jedną rozgrywę zdążę zagrać. Tu ciekawe co będzie, ale dobra. Battle Royale mi się bardziej podoba, bo na razie nie dostałem wcirów. To gramy jeszcze raz. No ta Cindy jest spoko. Wszystkie na razie postacie mi się podobały i nie jestem w stanie powiedzieć, która jest najlepsza, dlatego gram na razie Cindy. Trzeba odpuścić, żeby przez przypadek nie dednąć na samym starcie. Bo to by było niestety niebezpieczne. Niektóre z tych postaci mają znikanie. Nie trafiłem znowu. Nie wiem jak z tym ultem, co jak to się porusza. To coś jest mocne. Ale mam szansę. Dobra. S dead. Fajnie, no trzeci raz z rzędu drugie miejsce, ale to nie wygrałem jeszcze. Zajmuję się głównie uciekaniem, jak widzicie. O! Nowy brawler, czy tam legenda, Alice. Super. To od razu zmieniamy. Fajnie, świetnie. I dobra, w takim razie zagramy 3-3. To będzie ostatnia partia w tym nagraniu. Ostatnia partia w drugiej części.
Może następnym razem spróbujemy live'a, jeżeli się uda, tak jak teraz, że będę miał chwilę na to, żeby to zrobić. Tylko, że no, nagranie jest o tyle fajniej, że ja robię odcinki około 20 minut, a live'a trzeba by było zrobić powiedzmy na godzinkę, a to już niekoniecznie daje mi pewność, że będę miał tę godzinkę. No nie no! Dobra. Ale. A już było blisko jednego punktu. Ale niestety wtopa. No i dead. Ale to jest niefajne. To jest bardzo niefajne, jak się wyskoczy za tą planszę. Czy jak cię wywalą właściwie za tą planszę. Nie można tam stać pod tamtą ścianą, tylko trzeba z tej strony. Fajnie, bo wali ostro. Nie wiem, jak oni to robią. Bez kitu nie wiem. Ja tak nie potrafię. No i wywalają mnie za każdym razem, to jest coś niesamowitego, no jak to jest? Ale dobra, nie było tak źle, bo... Znowu ta Darkaja mnie ubiła. Bra, będzie win. Na koniec to ja nie wiem, gdzie ja walnąłem w ogóle. No spoko, ciężkie jest to granie, naprawdę, trzeba poznać, jak to się robi, gdzie, kto jak bije, szczególnie, że grałem naprawdę z większymi levelami. Teraz to dopiero zauważyłem w sumie, że grałem z większymi levelami i było naprawdę przez to ciężej. Dobra, skrzynka. Osiągnięcie odblokowane. 25 końców. 8 do Petera, 7 do Cindy. Super wałek się przy okazji włączył. 40. A to? Czemu tu mam takie pomarańczowe? Dobra, mam skrzynę. Na koniec skrzynkę. 25 końców, 5 do Cindy, także mamy level upa. 4 do red, level upa. Upgrade. Pach. Plus 80 do damage'u.
Dobra. Co jeszcze mamy? Upgrade plus 35 do damage'u. Level 3. No i tyle. Trzymajcie się do następnej nagrywki. Nara.